Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj chciałem pomówić o Player Power, czyli o tym, co widzimy tutaj. Dostaję nieraz pytania od różnych osób. Mam 50 poziom i 500 000 Player Power, czy to normalne, czy to dużo, czy to mało. Otóż takie pytania nie mają większego sensu, bo jest to bardzo indywidualne od każdego konta. Zależy jak, czy to dużo, czy to mało, bo można mieć mały player power, ale mieć naprawdę mocne teamy i sobie dobrze radzić, a można mieć duży player power, ale tak naprawdę mieć duże problemy z progresem i z wygrywaniem w tej grze. Dlatego dzisiaj chciałbym właśnie wytłumaczyć, skąd się bierze player power, czy jest ważne, na co należy tutaj zwracać uwagę i pokazać kilka sztuczek, jak podnieść sobie player power. Więc jak widzicie, mój player power w tym momencie to jest 7,3 miliona. Jak sobie kliknę na mój profil, to tutaj widzimy, z czego to się bierze. Jak widzimy, ile mam czempionów. Pierwsza część składowa to jest champion power i to jest moc czempionów bez żadnych dodatkowych rzeczy, bez ubrania, bez masterek, sama moc czempionów, czyli mam prawie 1 400 000 z tego. Potem mamy artifact power i to jest power, który mi daje, to jest moc, którą mi dają moje artefakty, które mam wylevelowane i poubierane na czempionach. Classic arena power to są bonusy, które idą z Great Halla. Nie, przepraszam, nie z Great Halla, tylko z areny. Great Hall będzie później, jak wejdziemy sobie tutaj. I mamy Tears. I jak widzicie, tutaj mamy bonus. I na poziomie czwartym dostaję 20% HP, ataku i defense. I to właśnie składa się na to. Na tą moc z areny. Nie tutaj. Potem mam Mastery Power, czyli dodatkowe staty, które dają mi masterki. I na koniec Great Hall Bonus Power, czyli to są bonusy wynikające z tego wszystkiego. I teraz pytanie. Znaczy, jak już widzicie, na power składają się staty. Generalnie im więcej mamy statów, im wyższe mamy staty, im lepsze, lepiej mamy zrobionych czempionów, tym bardziej nam rośnie player power, czyli staty bezpośrednio przekładają się na player power. Jak to widzimy? Poza tym właśnie, znaczy to są te podstawowe staty czempionów, staty, które dają nam artefakty, staty, które dają nam bonusy z areny, staty, które podnoszą nam masterki i staty, które podnoszą nam bonusy z Great Hall. No więc rodzi się pytanie teraz, czy wszystkie staty są równej wartości, a jeżeli nie, to które dają nam więcej poweru. Na szczęście mamy ludzi, którzy przeszukują kod gry, więc wiemy, co wpływa na player power, jakie staty. A więc najwyższą wartość daje nam crit rate, który daje nam 109 punktów, potem resistance 89, Accuracy 22, 1% crit damage 15%, 1 speed 14, defense 12,8, atak 7 punktów i najmniej HP 0,47. Zatem wiemy już, co wpływa na player power, więc teraz jest pytanie na to, pytanie takie, czy coś nam to mówi i czy trzeba się tym przejmować. Otóż to zmienia się w przeciągu gry. Na początku gry to jest coś bardzo ważnego. Dlatego, że jeżeli idziemy na arenę i patrzymy sobie na moc przeciwnika, to wiedząc, że staty dają, zwiększają player power, to wiemy, że jeżeli ktoś ma większy od nas player power, to prawdopodobnie jest od nas wyraźnie mocniejszy.
Więc na początku warto się tym kierować, warto zwracać uwagę na to, jaki ma power przeciwnik, po to, żeby dobierać sobie odpowiednich przeciwników. Oczywiście nie jest to jedyna rzecz, na którą należy zwracać uwagę, bo ktoś może mieć bardzo wysoki power, jak na wasz poziom, ale nie mieć absolutnie żadnej synergii w teamie. Team poskładany z czterech przypadkowych czempionów i ogólnie to nie działa razem, mimo że moc jest wysoka. Potem, kiedy już jesteśmy w mid-game'ie, to traci mocno traci na znaczeniu, nie ma już wtedy, to nie należy na to już tak bardzo zwracać uwagi, ale potem im dalej jesteśmy w grze, tym znowu nabiera to znaczenia, w tym sensie, że po mocy przeciwnika jesteśmy w stanie określić to, jakiego typu team ma przeciwnik. Bo jak widzieliśmy, bardzo na to wpływa resistance i crit damage. Więc jeżeli patrzymy na team, to możemy określić, patrzymy na to, jakich ma czempionów, jesteśmy w stanie określić, jakiego typu to jest team. Tutaj widzimy, to jest typowy team, który polega na prędkości i mocy nukera. Więc ma wysoki team power, jak na taki team. Takie teamy generalnie nie mają super wysokiej mocy. Więc jeżeli to jest speed team oparty na nukerze, to mi to mówi, że to jest szybki, bardzo szybki team z bardzo mocną trzandą. Więc w tym momencie mogę dostosować swoją taktykę, mogę dostosować mój team do tego przeciwnika. Bo jeżeli oni są bardzo szybcy, mają i Arbiter, i Lissandrę, to zakładam, że jestem wolniejszy. Zakładam, że jestem wolniejszy, więc mogę dobrać taki team, który zniesie pierwsze uderzenie na przykład. Jeżeli patrzę, o, tutaj jest świetny przykład. Bardzo wysoki team power i widzimy, że jest to raczej, nie mam tu wielkich nukerów. Mamy resistance jak na liderze, więc wiemy, że ten team będzie miał bardzo duży resistance. I widzimy, ona jest, daje nam buffy i debuffy przeciwnikowi, daje resistance. On ma HP jako główny stat, więc na pewno jest w stanie dużo wytrzymać. Tormin defensywny, więc też jest w stanie dużo wytrzymać. I Brogni, który daje tarczę i przez to, że daje tarczę, często jest budowany też z wysokim HP, więc czy mam się przejmować? Nie bardzo, bo wiem po prostu, na czym polega moc tego teamu, więc ja w tym momencie mogę dobrać swój team, wiem, że będę potrzebował dużo accuracy na moim debufferze po to, żeby usunąć im buffy i ich osłabić. Więc zobaczmy. Ok, to jest u mnie taki typowy speed team, więc na pewno już wiem, że będę szybszy, ponieważ mam Arbiterkę, mam Lissandrę, więc na pewno ruszę się pierwszy. Ale problemem jest Tormin, który ma freeze. Więc w tym momencie usunę sobie Arbiterkę, bo jeżeli ona ruszy się pierwsza, przyspieszy moich, Tormin mnie załatwi. Więc wrzucę sobie Lissandrę, żeby mieć speed leader cały czas. Ciągle myślę, że będę szybszy. Wrzucam sobie moją Sify, która da mi blok debuffs, a tutaj chyba jest najszybsza. Więc zobaczmy, jak ten team sobie poradzi. I okej. Jak mówiłem, jestem szybszy. Tutaj ma jeszcze ktoś shield set. No więc ja teraz sobie po prostu rzucę. Zablokuję buffy przeciwnika, debuffy przeciwnika. Teraz mogę już się spokojnie przyspieszyć. Mogę zdebuffować przeciwników i zobaczymy, jak poradził sobie mój nuker. Całkiem dobrze. Tutaj nie żyje. Już raz zabiłem
Termina. Wyeliminowałem jedynego czempiona, który tutaj mógł zadać mi jakieś obrażenia, bo nie podejrzewam, że Tormin nie jest zbudowany do zadawania obrażeń. I w tym momencie już tylko muszę dokończyć robotę. Jak widzicie, mimo że to jest team, zaraz jeszcze sprawdzę, ile dokładnie ja mam teraz mocy, ale podejrzewam, że oni tak mniej więcej dwa razy silniejsi. Ale w żaden sposób nie sprawiło to, że mieli ze mną szansę. Okej, mogę rzucić na auto, to już nic się nie stanie. No i sprawa załatwiona. Tak, prawie dwa razy więcej. Ja 200 tysięcy, oni prawie 400 tysięcy. Ale wiedząc, z czego brał się ich się ta moc, byłem w stanie zareagować i dobrać team, którym podszedłem do nich. Także jak widzicie, nie ma co demonizować player power. To, że ktoś ma wysoki, nie oznacza, że na pewno wygra. To wraz z upływem gry mówi wam po prostu, jak zbudowany jest team przeciwny, a przez to wy jesteście w stanie dobrać odpowiednią taktykę do przeciwnika. Pamiętajcie, że to też idzie w drugą stronę. To, że ja bym miał bardzo wysoką moc. Zobaczmy, jaką ma. 260 tysięcy mam już podstawowy team, który zazwyczaj używam. Ostatnio tym teamem przegrałem z przeciwnikiem, który miał 120 tysięcy mocy. Dlaczego? Dlatego, że byli bardzo szybki. No to był taki team trochę trollerski, ponieważ był bardzo szybki, ale na dwóch czempionach moc była bardzo niska. O, jakiś serwer reset. Także pewnie mieli bardzo szybką arbiterkę, bardzo mocnego nukera, ale dwóch czempionów po środku było bardzo słabych, przez co moc była niska, a ja byłem załatwiony, zanim dałem radę się w ogóle ruszyć. Jak widzicie, ten team nie jest to demon prędkości. Zatem podsumowując, na początku gry bardzo na to zwracajcie uwagę, bo jeżeli macie wyższy player power, to pewnie będziecie mocniejsi. Jeżeli jeszcze dobraliście odpowiednią synergię, czyli poszliście speed leada, macie debuffera jakiegoś albo kogoś do kontroli przeciwnika i nukera, jest dobra synergia, pewnie będziecie przeważnie wygrywać. Jeżeli przeciwnik ma wyższy player power, ale nie ma żadnej synergii, to też spokojnie możecie atakować. Potem w mid game nie musicie na to tak bardzo zwracać uwagi, a w end game to już dużo mówi o tym, jakiego typu team przeciwnik ma, ale to też nie oznacza, że nie należy go atakować. Jak widzieliście, atakowałem team z bardzo wysoką mocą, ale bez problemu udało mi się ich pokonać. Ok, to tyle z mojej strony. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze coś wiedzieć na ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie odpowiem. A na dzisiaj to wszystko. Mówi do was Samael. Cześć.